bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś czas na kolejne, a takie specjalne trochę wydanie zakupów z AliExpress, ponieważ chciałam zrobić ten filmik dla Was jeszcze przed tym świętem, festiwalem zakupów, zakupowym, nie wiem jak to zwał, które ma miejsce 11 listopada. Wtedy będzie dużo promocji, wtedy będzie można zrobić zakupy ze sporym rabatem. Dlatego chciałam pokazać Wam te rzeczy, które do mnie teraz dotarły. Uważam, że niektóre są naprawdę przerażająco dobre. No i właśnie przed tym 11 listopada chciałam Wam pokazać, bo być może coś wpadnie Wam w oko. Standardowo, osoby, które nie są zainteresowane tego typu zakupami, bądź wręcz przeciwnie, są negatywnie nastawione, bardzo proszę, żeby po prostu nie marnowały swojego czasu, wyłączyły się i nie pisały jakichś tam komentarzy i marnowały po prostu swojego i mojego czasu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, zawsze to powtarzam, tego typu zakupy, zakupy z Chin, z AliExpress są zakupami niebezpiecznymi, ponieważ nie wiadomo, co się znajduje w składzie tych kosmetyków. Tam może znajdować się wszystko, metale ciężkie, nie wiadomo, w jakich warunkach te kosmetyki powstają, może gdzieś w jakiejś piwnicy, gdzie biegają szczury. Dlatego zawsze proszę i ostrzegam, żeby 5 razy się zastanowić, albo nawet i 15, zanim klikniecie opcję kup teraz. Dlatego no naprawdę jest to spore ryzyko. Natomiast osoby, które właśnie są przeciwne, bardzo proszę, żeby nie hejtowały i miały zrozumienie i były tolerancyjne, bo są jednak osoby, które takie zakupy robią i dla tych osób właśnie ten filmik i ten cykl powstał. Ok, mam nadzieję, że są już ze mną osoby, które są zainteresowane, no i przechodzimy do omówienia kosmetyków. Jak widzicie, w tym wydaniu specjalnym, tym razem, przedstawiam Wam palety i cienie do oczu. Nie ma tutaj nic innego, więc mamy palety głównie cieni do oczu, mamy 6 paletek Zoewy, mamy paletę do brwi od Anastasii Beverly Hills, mamy też paletę z cieniami od Narsa, dalej mamy BH Cosmetics i ta paleta taka stworzona przez bardzo znaną też blogerkę Carly Bible. I co jeszcze? A, mamy jeszcze cienie od, cały zestaw cieni od Colourpop, bardzo lubię te cienie, zresztą zaraz o tym Wam powiem. No i oczywiście mój ukochany Jeffree Star, jego paleta cieni, która nazywa się Beauty Killer. Ok, nie przedłużajmy, przejdźmy już do prezentacji pierwszego kosmetyku i chyba zacznę od tego Jeffree Stara. Tak wygląda paleta, jest naprawdę olbrzymia. Zaraz będziecie mogły zobaczyć swatche. Oczywiście standardowo, jak przystało na Jeffree Star, paleta utrzymana jest w różach. On jest bardzo taką cukierkową postacią i większość jego kosmetyków, zresztą kto z Was widział, no to jest róż. Róż dominuje, to jest jego ukochany kolor. No i tutaj mamy paletkę Beauty Killer, która jak widzicie jest dość sporą paletą i te cienie tak samo są bardzo dużych rozmiarów. Możecie zobaczyć, porównać sobie. Te cienie są olbrzymie i no, zróżnicowane, co widać. Zróżnicowane kolorystycznie. Mamy 10 cieni, zarówno są tutaj takie kremowe, satynowe odcienie, jak i kilka perłowych. Ten odcień Rice Beach, który tutaj widzicie, tutaj powinno być Rich Beach zamiast Rice, to jest we wszystkich tych paletkach, podróbkach z Ali, już ktoś kiedyś zwrócił na to uwagę, w zasadzie sporo nawet youtuberów zwracało na to uwagę, tak więc no tutaj jest błąd, literówka. Natomiast jeśli chodzi o całą paletę, to jest bardzo zbliżona do oryginału, nie można tutaj się do niczego przyczepić, jest to zamknięcie magnetyczne, paleta magnetyczna z lusterkiem, no i te cienie naprawdę są duże, bardzo dobrze wszystkie są napigmentowane, tutaj nie ma żadnego cienia, który byłby słaby. Swatche możecie zobaczyć już teraz, naprawdę ta paleta jest bardzo dobra jakościowo i zresztą wszystkie te palety, o których dzisiaj Wam będę mówić, wybrałam takie produkty, które bardzo uważam są dobre i chciałam tym właśnie się z Wami podzielić, żebyście ewentualnie może coś znalazły dla siebie. Te cienie, które są perłowe, one są bardziej kremowe. Natomiast generalnie dość pudrowe te cienie. Najgorszy jest ten cień czarny, bo on nie ma wcale takich drobinek, jak mieć powinien. On powinien się mienić takimi drobinkami. No to jeszcze po prostu jest jakiś taki kamienisty i w zasadzie chyba najtrudniej z nim pracować. Pozostałe cienie są super.
super. Można nimi pracować zarówno na mokry, jak i na suchy pędzel. Można je wtłaczać na powiekę także palcami. Na wiele sposobów można budować tą pigmentację i te cienie też bardzo ładnie się ze sobą blendują. I naprawdę makijaż z użyciem tej palety jest mega prosty. Paleta naprawdę prezentuje się ekstra. Nie mam się do niczego absolutnie przyczepić, więc naprawdę według mnie bardzo dobry produkt. Paletka od Anastasii Beverly Hills wygląda tak, jest to paleta takich cieni do brwi, to są tylko i wyłącznie produkty właśnie przeznaczone do brwi, paleta wygląda tak. Zaraz będziecie mogły zobaczyć swatche, bo też dla Was zrobiłam. Zrobiłam swatche pędzlem, tak jak aplikujemy na brwi, żebyście mogły zobaczyć. No wiadomo, nie palcem, bo palcem nie aplikujemy. Mamy tutaj 11 tych takich cieni podzielonych na pół, więc w zasadzie wychodzi 22 różne kolory. I do tego mamy jeden primer, który aplikujemy, taki wosk po prostu, który aplikujemy po nałożeniu koloru, żeby utrwalić nasze brwi i utrzymać je w ładzie i w porządku. Kolory są zróżnicowane, począwszy od takich jasnych, bardzo jasnych odcieni bardziej dla blondynek czy dla osób, które powiedzmy już są siwe, to też znajdą takie odcienie tutaj dla siebie. Potem mamy też kolory ciemne, mamy kolor czarny, mamy też kolory wpadające w rudy dla osób właśnie, które są rude, tak więc naprawdę no nie sposób nie znaleźć odcienia pasującego do siebie. Jeśli chodzi o te cienie, nie wszystkie są mega napigmentowane. Niektóre mają, są bardzo kamieniste i ciężko je wydobyć. Natomiast no, to też nie o to chodzi, żeby one były mega napigmentowane, bo jednak to jest produkt, który dajemy troszkę na brwi. To nie są bynajmniej cienie, więc ciężko tutaj porównywać te produkty do cieni. To dajemy na brwi, na włosy, więc ta pigmentacja, one też nie mogą być mega kremowe, żeby nam się to nie rozpłynęło na brwiach. One muszą być takie bardziej kamieniste, bardziej trochę twarde i takie właśnie są. Ja dzisiaj mam nimi zrobione brwi, możecie sobie zobaczyć. Link w ogóle do tego makijażu, bo on też jest zrobiony kosmetykami z Ali, może nie wszystkimi oczywiście, ale oczy, usta, tutaj highlighter, to wszystko mam z Ali, będziecie mogły znaleźć, ja Wam podlinkuję tutaj chyba i tutaj będziecie mogły właśnie znaleźć tutorial do tego makijażu. Jeszcze co chciałam Wam pokazać, to zobaczcie, każdy jeden cień jest wkładany, możecie go wyciągnąć, bo to jest paleta magnetyczna i ma nalepkę z poddołem. Wszystko tak jak w oryginale. Możecie sprawdzić. To jest po prostu niesamowite. Widzicie? Wszystko tak jak w oryginale. Oczywiście są podpisy odcieni. Możecie sobie w ogóle wyciągnąć, nie wiem, jeśli chcecie któryś zabrać z sobą, gdzieś jedziecie, nie wiem, w podróż, po co macie brać całą paletę, skoro możecie sobie wyciągnąć ulubiony odcień, przełożyć do jakiejś palety magnetycznej i hello! Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Więc każdy jeden odcień, jeszcze Wam tutaj kolejny pokażę, o na przykład karmel. Karmel mamy tutaj. I tutaj mamy odcień. Bardzo fajnie pracuje się z tymi produktami. Nie są mega właśnie pudrowe, przez to nie kruszą się, nie osypują z pędzla i z brwi. Generalnie, tak jak mówię, no niektóre te odcienie są bardziej takie zbite, kamieniste. Ale myślę summa summarum i tak warto, tym bardziej, że ta paleta nie była jakoś droga, bo ja za nią dałam około 9 funtów, więc no około 50 zł, to naprawdę za taką paletę to jest myślę bardzo dobra cena, paletka też magnetyczna, jak najbardziej wygląda oryginalnie, nic nie wygląda tutaj na podróbkę, bardzo jestem z niej zadowolona. Idziemy dalej. Kolejna paleta, jedna z moich ukochańszych palet, jeśli chodzi o AliExpress i moje zakupy. To jest ta paleta BH Carly Bible. Wygląda tak, teoretycznie niepozorna paleta, która nie wygląda jakoś nie wiadomo jak specjalnie. Też magnetyczna, zamykana na magnes. Natomiast otwieracie ją i w środku, proszę bardzo. No po prostu, co tutaj dużo mówić. Mamy 10 cieni. I 4 rozświetlacze. Rozświetlacze każdy, zresztą wszystko możecie zaraz zobaczyć, wszystkie swatche, rozświetlacze cudowne, zróżnicowane kolory, począwszy od takiego ciemnego brązu, takiego
takiego bogatego złota, począwszy od jakiś właśnie taki delikatny brązik, bardziej złotawy, no i później mamy taki szampanowy odcień i chłodny róż dla osób, które mają bardzo jasną karnację. No i piękne cienie. Jeśli chodzi o cienie, to mamy tutaj zarówno maty, takie bardziej satynowe bym powiedziała, i też mamy takie odcienie perłowe. Zresztą wszystko możecie zobaczyć na swatchach. No powiedzcie mi, że ta pigmentacja nie jest oszałamiająca. To jest jedna z najlepiej napigmentowanych palet z AliExpress, które mam. Paleta, jak ją kupowałam, kosztowała 10 funtów, a teraz już wiem, że są nawet na AliExpress, widziałam po 5 funtów, czyli połowa ceny to jest 25 zł, 30 zł. Co to jest za taką paletę, to jest nic. Tym bardziej, że naprawdę ta paleta jakościowo jest niesamowita, po prostu jest niesamowita. Te cienie, okej, niektóre są troszeczkę pudrowe, niektóre są bardziej kremowe, ale to generalnie w niczym nie przeszkadza. Bardzo łatwo je z sobą blendować, bardzo łatwo je aplikować na oczy, można je aplikować palcami, można je aplikować na mokry, na suchy pędzel, no i budować tą pigmentację. Te odcienie są naprawdę przepiękne i myślę dla każdego. Tutaj nie ma bez wyjątku, każda jedna osoba może te cienie sobie aplikować i będzie w nich wyglądać dobrze. To są uniwersalne kolory, odcienie. Każdy jeden cień jest naprawdę naszprycowany pigmentacją, także no nie sposób zrobić delikatny swatch. Ta paleta, muszę przyznać, że jest jedną z moich ulubionych i myślę, że spokojnie mogę porównać ją do tej palety od Morphe, którą też mam z zarówno oryginalną, jak i tą z Ali, bo one są identyczne, więc mogę to porównać. Okej, mam tutaj jeszcze paletkę Morphe oryginalną i zaraz Wam pokażę po prostu przykładowe swatche. Wezmę dwa odcienie, wezmę jeden tutaj taki, jeden tutaj ten, jeden mam taki pomarańcz, drugi taki bardziej szampanowy. I wezmę też z tej paletki tutaj też dwa odcienie. Jeden, no dobra, powiedzmy też ten złoty, nie ma tutaj podobnych odcieni, ale wezmę ten złoty i ten tutaj też szampanowy, highlighter. Mam dwa. I zaraz Wam pokażę. Tutaj wygląda, tak wygląda jeden. To jest właśnie ta paleta BH Cosmetics, tak? A tutaj zaraz Wam pokażę, mam oryginalne Morphe. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale to jest po prostu ta sama pigmentacja. Tutaj nie ma o czym gadać, one są tak do siebie podobne. O, same to widzicie. Jeden swatch, zarówno jednej palety, jak i drugi. Tak więc bardzo, bardzo do siebie podobne i pigmentacja jest oszałamiająca. Ja naprawdę jestem mega zadowolona z tej palety i kocham ją, po prostu ją kocham. Idziemy dalej. Kolejny produkt, paleta NARS, a dokładnie Narcist, tak się nazywa. Sama paleta wygląda tak. Macie tutaj piękne lusterko, już trochę wypalcowane, bo dzisiaj robiłam sobie właśnie makijaż między innymi tą paletą. Tutaj z tyłu wygląda bardzo podobnie do oryginału, niczym się nie różni. W środku mamy lusterko i piękne tutaj takie odcienie. Mamy tutaj 12 różnych cieni, jak widzicie, bardziej są to takie cienie, powiedziałabym, do smoky eye, bardziej takie przydymione. Zaraz będziecie mogły zobaczyć swatche każdego jednego cienia, zarówno na suchy pędzel, jak i na mokry. I ta paleta jest dość pudrowa. To jest jedna z najbardziej pudrowych palet, które mam, ale przy tym też niesamowicie napigmentowana. Jest łatwa w użyciu, trzeba tylko uważać na aplikację, w jaki sposób je aplikujecie, te cienie. Natomiast pigment jest niesamowity, odcienie są absolutnie cudowne. Niektóre są bardzo kremowe, niektóre właśnie są pudrowe, w zasadzie większość jest pudrowa. Natomiast te bardzo ładne kolory, bardzo mocno napigmentowane i tak jak w oryginale, bo w oryginale ten pigment też jest taki, że wręcz te kolory tak samo wyglądają na oku jak w palecie, tutaj jest podobnie, tutaj naprawdę jest podobnie, można ten sam pigment przenieść z palety na oko i zbudować przepiękny makijaż. Te kolory też bardzo łatwo się z sobą łączą. No jak widzicie, ja dzisiaj mam użyte te cienie, tutaj te ciemniejsze, zresztą będziecie
będziecie wszystko mogły właśnie zobaczyć w tym tutorialu, który Wam podlinkuję w kartach. No, co do samej palety, wygląda przeporządnie. Nie ma tutaj absolutnie mowy o jakimś, nie wiem, partactwie. Wygląda bardzo oryginalnie, bardzo naprawdę jest dość ciężka. Wszystko jest bardzo dobrze odwzorowane, nawet ten kod seryjny tak samo jest wytłoczony, tak jak w oryginale. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Paleta naprawdę jest świetna. Kosztowała mnie około 10 funtów, czyli ile? 50 zł? Jakoś tak, więc naprawdę za tą cenę oryginał kosztuje dużo, dużo więcej, a myślę, że na wiele od oryginału nie odbiega. Co do cieni jeszcze, to większość tutaj to są odcienie kremowe, natomiast są też, powiedziałabym, takie satynowe i mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery cienie, takie są dość satynowe, reszta to są właśnie takie perłowe odcienie i ten czarny tutaj przepiękny, który ma takie drobinki, no przepiękny, on naprawdę ma te drobinki, nie wiem czy to zobaczycie, ale on naprawdę się mieni. I ta pigmentacja też tutaj jest powalająca, absolutnie jedna z lepszych palet, które udało mi się kupić na Ali. Ok, zróbmy teraz może palety od Zoeva. Mam ich 6. Pierwsza to będzie Rose Golden, wygląda tak. Piękna paleta, tutaj też wszystko jest tak, jak być powinno i mamy tutaj przepiękne kolory, dość takie ciepłe, w zasadzie wszystkie tutaj są, no powiedziałabym tak, wszystkie na pewno są odcieniami ciepłymi, zaraz swatche będziecie mogły zobaczyć. Ja powiem Wam szczerze, że nie mam oryginału żadnego od Zoeva, ale moja koleżanka widziała je, była u mnie, ma oryginały i powiedziała, że absolutnie niczym się nie różnią, jeśli chodzi o pigmentację to samo, powiedziała, że są identyczne, tak samo kremowe. To są po prostu cudownie kremowe palety. Wszystkie te odcienie są tak łatwe w blendowaniu i w wydobyciu i w aplikacji, że to jest głowa mała. Ja najpierw kupiłam sobie chyba 2-3 palety i jak zobaczyłam, jakie one są jakościowo, domówiłam sobie resztę, tak więc teraz mam cały komplet, który jest możliwy do zakupienia na Ali. Z tej palety każdy jeden odcień jest niesamowicie kremowy, łatwy po prostu w aplikacji. No, można je aplikować tak samo na sucho, na mokro, palcem i tak samo będzie cudowna pigmentacja. Tutaj mamy kolejną paletę, która jest Rodeo. Tak, to jest Rodeo Belle i to jest chyba ta najnowsza, o ile się nie mylę, paleta. Tak samo wygląda jak oryginał, no tutaj nic nie można poznać po tym, że to jest podróbka. Może nawet nie jest podróbką, kto wie. Wygląda tak. Ja już nią robiłam makijaże, po prostu każdy jeden kolor jest tak cudownie napigmentowany, tutaj nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Zaraz będziecie mogły zobaczyć swatche każdego jednego koloru. W tej palecie mamy zarówno kremy, jak i maty, takie bardziej właśnie satynowe. Mamy 4 kolory, które są matami. Mamy 4, które są takie kremowe. I mamy 2 kolory, które są z drobinkami. To jest ten brąz, który ma złote drobinki i ten taki fiolet, powiedziałabym, który ma z kolei srebrne drobinki. W tej palecie kolory są bardzo zróżnicowane, jak widzicie, mamy i jakieś właśnie brązy, beże, mamy róże, mamy niebieski, zielony, ten niebieski po prostu i ten zieleń to są cudowne kolory, jeszcze ten taki metaliczny, taki szary, o Matko Święta, no po prostu cudo, cudo i jeszcze raz cudo. Kolejna paleta, chyba ta najbardziej popularna od Zoeva, Coco Blend. Tu mamy kolejną cudowną paletę z niesamowitą pigmentacją. Paletka w środku wygląda tak. Tak samo, kolory raczej nie różnią się od oryginału. Z tego co mi wiadomo, są wręcz identyczne. Tutaj mamy też takie bardzo bogate te kolory. Złote, jakieś właśnie brązy, bordo, takie ciemne bordo, jakaś miedź. Mamy też kolory takie jasne, kremowe. Jeśli chodzi o tą paletę, mamy tutaj też zróżnicowane te cienie. Mamy 4 maty, 5 mamy takich perłowych odcieni i 1 z drobinkami. To jest tutaj ten brąz, taki czekoladowy. On ma takie złote drobinki w sobie. Też absolutnie cudowna pigmentacja, fenomenalna paleta. Kolejna paletka Smoky. Mamy tutaj, jak się pewnie domyślacie, kolory, które są właśnie do Smoky Eye, dość ciemne. Takie wyglądają tak. Widzicie,
dość ciemne, takie przygaszone, brudne kolory, właśnie idealne do smokey eye. Tutaj ten jeden cień czarny przyszedł mi pokruszony. To jest jedyna paleta, która przyszła do mnie uszkodzona. Jeden ten cień musiałam ratować, musiałam dodać do niego alkoholu, żeby właśnie go na nowo uformować. Tak więc ten cień w sumie jest najgorszy, bo najgorzej teraz jakoś, nie wiem, wydobyć mi ten pigment z niego, bo jest dość kamienisty. Zrobił mi się taki kamienisty i trochę średnio, natomiast wszystko pozostałe są cudowne, jeśli chodzi o blendowanie, o pigmentację, o łączenie się z sobą. Ta paleta jest dość taka pudrowa, to muszę przyznać, że ta paleta jest jedną z najbardziej pudrowych palet, jeśli chodzi o te od Zoeva. Ale absolutnie nie przeszkadza to w aplikacji, bardzo łatwo też te kolory się aplikuje na oku. Dużo tutaj zależy, w jaki sposób będziecie nakładać te cienie i je blendować z sobą. Mamy tutaj w większości maty, w zasadzie same maty, tylko dwa cienie są perłowe i jest to ten tutaj taki szary odcień i ten tutaj zielony, taki brudny zieleń. Więc to są dwa odcienie, które są perłowe, natomiast reszta to są absolutnie wszystko maty. Bardzo fajna paleta, też bardzo jestem z niej zadowolona. Pomimo tego, że ten jeden cień przyszedł mi pobity, to nie mam tego za złe, bo ta paleta, ogólnie wszystkie te palety kosztowały około 6 funtów, czyli 30 zł polskich. To jest połowa, nawet nie mniej niż połowa oryginalnej ceny tej palety. Kolejna paleta, też od Zoeva, Naturally Yours, tak się nazywa, wygląda tak, też przyszła z takim kartonikiem, no i tutaj mamy paletę, która wygląda tak, to samo, niczym nie różni się od oryginału, mamy przepiękne kolory z cudowną pigmentacją. Teraz możecie zresztą zobaczyć wszystkie swatche, zarówno na mokro, jak i na sucho. Tutaj to jest bardzo taka paleta dla osób, które lubią naturalne, delikatne makijaże, nic mocnego. Oczywiście można tutaj zrobić smokey eye tak samo tą paletą, ponieważ mamy ciemny brąz, mamy czerń, tak więc tak samo można przyciemnić, przydymić oko. Natomiast bardziej myślę dla osób, które lubią naturalne makijaże w odcieniach właśnie brązu, jakiegoś złota, delikatnych beży, to jest idealna paleta dla takich właśnie osób, które takich cieni szukają. Mamy tutaj tak samo zarówno odcienie matowe, mamy 5 matów i 5 perłowych odcieni. Ja już kilka makijaży robiłam tą paletą, tak samo moja znajoma stwierdziła, że ta paleta jest absolutnie, ma oryginał i niczym się nie różni od jej oryginalnej palety. Powiedziała, że bezdyskusyjnie ta paleta jest jak oryginał, niczym się od niej nie różni. I ostatnia paleta to jest ta Metals od Zoeva i to jest też jedna z moich ulubionych palet. No po prostu jest tak, wygląda tak, no przepiękne opakowanie. To jeszcze w środku, zaraz zobaczycie, te odcienie powalające. To są cudowne, po prostu... Nie sposób nie zakochać się w tej palecie. Oczywiście mamy tutaj taki niesamowity turkus, mamy takie bordo, taki bardzo miedziany odcień. Zaraz zobaczycie wszystkie swatche. Tutaj wszystkie odcienie są metaliczne, takie właśnie perłowe. Jest tylko jeden czarny, który jest matem. Wszystko poza tym jest właśnie perłowe, metaliczne, cudowna pigmentacja. Paleta jest bardzo kremowa, ona nie jest taka pudrowa jak te pozostałe. Jest bardzo kremowa, bardzo łatwo też blenduje się na oku, na mokry pędzel, na suchy pędzel, na palec, palcem. No tutaj przy tych paletach można zaszaleć i... Tak w zasadzie od Was zależy, w jaki sposób będziecie sobie aplikowały te cienie na oczy, ale nie można sobie zrobić krzywdy i są to bardzo łatwe palety do używania. Nie sposób sobie zrobić nimi krzywdę. Oczywiście trzeba poeksperymentować. Są na przykład takie odcienie, które lepiej aplikuje się na mokry pędzel. Są takie, które lepiej aplikuje się na suchy, bo na przykład na mokry to one w ogóle nie oddają tej pigmentacji. Tak więc tu trzeba już poeksperymentować i każdy jeden cień sobie po prostu przetestować. Jeśli chodzi o samą pigmentację, no to jak widzicie, jest niesamowita i ciężko się przyczepić do którejkolwiek z tych palet, bo wszystkie, każda na swój sposób jest bardzo, bardzo dobra jakościowo. I ostatnie mamy cienie z Colourpop.
Te cienie przyszedł mi zestaw 5, bo zamówiłam sobie 5 po 4, czyli w sumie 20 cieni różnych, przeróżnych. Z całego tego zestawu 20 cieni przyszły mi dwa, które są skruszone. Zresztą będziecie mogły zaraz zobaczyć przy swatchach. Ja sobie je muszę naprawić, po prostu dolać troszkę alkoholu i myślę, że będzie ok. Natomiast wszystkie te cienie są fenomenalne, jeśli chodzi o pigmentację. Ani jeden nie jest słaby bądź średni. Wszystkie urywają głowę. Jeśli chodzi o kolory, są zróżnicowane. W zasadzie w większości są to perłowe odcienie, takie bardzo metaliczne, błyszczące. Mało tutaj jest matów, ale też są, też się zdarzają. Zresztą będziecie mogły to zaraz zobaczyć. Zrobiłam dla Was wszystkie swatche, te, których teraz Wam nie pokażę, zobaczycie na końcu filmiku, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, może sobie zobaczyć na samym końcu, będzie reszta swatchy. No i jak widzicie, już pigmentacja jest obłędna, przepięknie te cienie się aplikują na oczach. Ja dzisiaj mam je na sobie, możecie zobaczyć, to są ten taki pomarańcz. Mam i mam też tutaj w kąciku taki złotawy, szampanowy odcień. Już sobie zamówiłam kolejne, nowe, które znalazłam, bo nie jestem zakochana w tych cieniach. To jest fajne, że one są pojedyncze. Możecie wszędzie sobie je zabrać z sobą, który odcień Wam się podoba. Oczywiście nie musicie kupować wszystkich zestawów, bo możecie sobie kupić pojedyncze te cienie. Na pewno je też znajdziecie na Ali, bo ja już widziałam, są. I taki jeden cień kosztuje około funta 40-30, więc około, nie wiem, 6 zł, 7 zł. Cena też jest naprawdę bardzo korzystna. Te cienie tak samo niczym nie różnią się od oryginału. Być może te odcienie się różnią, w sensie są może inaczej nazwane, ale jeśli chodzi o pigmentację i jakość, absolutnie jest zbliżona, jak nie taka sama jak oryginały. I jeśli chodzi jeszcze o odcienie, jak widzicie, są przeróżne, są i róże, są jakieś takie kremy, są brązy, są złote, szampanowe, srebrne, no naprawdę wybór jest olbrzymi i to też są jedne z moich ulubionych cieni, jeśli chodzi o moje zakupy na AliExpress. To wszystko, pokazałam Wam wszystko, co do mnie ostatnio doszło i w czym jestem absolutnie zakochana. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Proszę, piszcie w komentarzach na dole, jeśli macie jakiekolwiek pytania. Jeśli chodzi o zakupy, raz jeszcze podkreślam, będę to mówić do znudzenia. Trzeba naprawdę być ostrożnym, rozważnym i zastanowić się przed kliknięciem opcji kup teraz, ponieważ te kosmetyki nie są w żaden sposób testowane, nie wiadomo, co się znajduje w ich składzie i to jest naprawdę olbrzymie ryzyko. Trzeba robić takie zakupy na Ali z głową. To tyle, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Swatche pozostałych odcieni Colourpop zaraz po pożegnaniu. Trzymajcie się, pa pa!